Wiewiór, jesteś pretendentem do pasa tutaj naszego mistrza. Uważasz Adriana jako takiego truczępa, że to jest prawdziwy mistrz i on na niego zasługuje, to jest najlepszy zawodnik tej kategorii półśredniej? Gdybym uważał, że jest najlepszy, to bym się z nim nie bił, nie? Bo wtedy bym uważał, że przegram. Nie, nie uważam, że jest najlepszy, ale myślę, że jest prawdziwym mistrzem. Myślę, że jest prawdziwym mistrzem, ale mu się coś odkleiło. Odkleiło mu się coś po wygranej z Malczyńskim, no i co, musi dostać na pizdę, żeby się wrócił do normalnego świata. Nie powiem komu, co się po czym tutaj odkleja. Słuchaj, nie chcę nic mówić, ale to ty wykrzyczałeś sobie, koleżko, tą walkę. Wcale sobie jej nie wykrzyczałem, ale nie, słuchaj, dałem ci dojść do słowa, to daj mi chociaż też, okej? Okay? Wlazłeś, słuchaj, rozmawialiśmy wcześniej, powiedziałeś, że chcesz tą walkę, okej? Okay. Powiedziałem, dobra, pogadamy, nie ma problemu, teraz muszę stoczyć walkę z Malczyńskim, po czym wbijasz do oktagonu, jakiś fafarafa, mówisz, że należy ci się ta walka, bo co? Czemu ci się należy? Słuchaj, gościu, ja miałem tą walkę... Było powiedziane, że ja mam walczyć z Malczyńskim. Kiedy było to powiedziane? Zanim ty dostałeś walkę... Kiedy? Dokładny miesiąc, kiedy to było powiedziane? Sam Malczyński powiedział, że ja miałem... Kiedy to było powiedziane? No przed dziesiątką. Czyli? No nie wiem, w zimie jakoś. Czyli? No co czyli? No to kurwa, słuchajcie, na następną konferencję przyniosę ci mój kontrakt, gdzie mam podpisaną walkę. Sam Malczyński na wywiadzie powiedział, miał walczyć z Wiewiórem, ale przez to, że przez moją kontuzję skończyłeś. Dobra, ten powiedział tamto. Słuchaj, mam podpisany kontrakt w marcu 2020 roku na walkę z Amadeuszem, a potem opas chuj mi obchodzi twój kontrakt, gościu. Mogłeś mieć podpisany kontrakt na walkę z Ale kto z ci to powiedział, kurde, Bostem? Kto ci to powiedział? Gola, Wojtek? Stary, Lipski mi to powiedział. Lipski, ale Piotr Lipski zajmuje się umowami? Rozmawia z osobami, które ale mają... Ale czy Piotr Lipski zajmuje się umowami? Malczyński sam słuchaj, to... Posłuchaj, jestem w tej federacji... To czemu Malczyński powiedział, że się sam zgodził na walkę? Malczyński... Gościu. Malczyński, spytali Malczyńskiego, czy bierzesz Wiewióra na dziesiątce? On powiedział tak, a potem do mnie zadzwonił. A mi Kacper Błoński powiedział, że ja się biję jutro z tym, z Conorem McGregorem, właśnie o prawdziwy tytuł. Tak było. Słuchaj mnie, gościu, mówisz mi tutaj... Zobacz sobie sam na Malczyński na wywiadach tak mówi. To kurwa, on nie wie, z kim miał się bić? Co ty pierdolisz, gościu? W ogóle nie wiem. Tak, myślał, że ma się bić ze mną, ale okazałoby się, że ty wychodzisz do walki. Tak miał być? Albo ty jesteś ułomny, albo jesteś tak zacofany. To ty jesteś pierdolnięty. To słuchaj. Bo ty nie rozumiesz prostej rzeczy. Że Malczyński miał się bić ze mną. A kto ci tak powiedział? Bo ci tak powiedział Lipski Piotr, a ja miałem kontrakt, kurwa, z nim podpisany, ty debilu. Jesteś tak ułomny, wykrzyczałeś sobie tą walkę, rozumiesz to? Wykrzyczałeś sobie ją i ją dostałeś. Kontrakt mogłeś mieć podpisany, ale nieokreślona... Nieokreślona data walki, debilu. Niech cię to rozjebie, miałem podpisaną tą walkę, nie miałeś mieć tej walki, koleżko. I dlatego jej nie miałeś pierwszy. Nawet jakbyś nie miał kciuka połamanego... Nawet zamknij już pizdę, kurwa. Pizdę to masz między nogami, to jest pierwsza sprawa. Już ci coś kurwa masz na twarzy, debilu jebany. Dobra, ja mogę się wtrącić. Czyli kto miał podpisany kontrakt na walkę o pas? Ja miałem podpisany w marcu 2020 roku. A Wiewiór miałeś? Ja nie miałem podpisany. Jemu Piotr Lipski, jemu Woźny, kurwa, obiecał tą walkę. Kurwa, i ty miałeś podpisany w marcu. Ci obiecał. Stop, kurwa, stój. Ty miałeś podpisany w marcu, a ja w lutym powiedziałem, że odpadam przez kontuzję. Czyli miałeś podpisany dopiero po tym, jak ja powiedziałem, że odpadam przez kontuzję. Co ty świrujesz? Wszystko się wyjaśniło. Co? Tak. Kiedy odpadłeś przez kontuzję? W lutym powiedziałem, że... W lutym? Odpadam przez kontuzję, a ty powiedziałeś, że masz powiedziałeś, że w grudniu miałeś, dobra. W lutym, tak. Wariacie. Posłuchaj, ja ci powiedziałem, jeżeli cokolwiek bierzesz, to bierz pół. Obniż te dawki. To spytajmy Dawida. Dobrze, ale co ma Dawid do tego, kurwa, gościu? Dobra, weźmiemy twój kontrakt, spytamy Dawida, spytamy... ochroniarza, podaży. Spytamy sprzątacza, spytamy jeszcze, kurwa, nie wiem, twojego ziomka, równie odklejonego. Zamknij dupę, kurwa, nie miałeś mieć tej walki. Wykrzyczałeś się. Walkę i ile walk stoczyłeś w 7-7? Jedną, kurwa! Jedną, a ja chciałem, ale przez to, że moi przeciwnicy zmieniali kategorie wagowe. To nie jest moja wina. Ja zawsze chciałem w 7-7 się bić i zgodziłem się po prostu na... Zawsze chciałeś na być, ale zmianę. Nie jesteś. Nie miałeś i nie masz. Zgodziłem, poszedłem po prostu na rękę moim przeciwnikom. Dobra, chciałeś mieć, nie będziesz miał. Słuchaj, zamknij dupę. Nie miałeś mieć tego kontraktu. Wykrzyczaj sobie tą walkę. Wyprosiłeś się, dostaniesz. Prawda. I ci teraz powiem ci teraz jedną rzecz. Masz naprawdę przejebane, gościu, bo wykrzyczałeś tą walkę, robisz siebie urabura, kurwa, sportowca, mówisz ale wszystkim... Ale nie robię sobie, nie robię z siebie żadnego sportowca, co ty pierdolisz? Wszędzie w wywiadach, ja kurwa, mówisz, że jesteś, kurwa, kozak, że najebałeś tu wszystko. Słuchaj, to, że mówię, że cię rozjebie, nie znaczy, że mówię, że jestem kozak, wielki sportowiec, to, słuchaj, no ale zobacz, no to kurwa, jeżeli mówisz, że mnie rozpierdolisz, to szukasz łatwych walk, czy co, o co chodzi? No nie, daj sobie wyzwanie, słuchaj, rozpierdolę cię po prostu, ale wiesz... Słuchaj, nie los, tylko opierdolisz sobie. Ja jestem sportowcem częściowo, ale lubię się też bawić, jestem rozjebany, to ty już masz mózg, kurwa, po używkach, zamknij dupę, posłuchaj mnie.
jest jedna ważna kwestia. Wykrzyczałeś sobie tą walkę, dostałeś tą walkę. I chcę ci tylko powiedzieć jedną rzecz. Jestem ciekaw, czy popatrzysz sobie w lustro po tym, gdy mówiąc wszędzie jestem chujowy, ostatnio na Cage'u... A gdzie ja powiedziałem, że jesteś chujowy? Dobra, daj mi powiedzieć. Ostatnio na Cage'u, gdzie byliśmy w czwórkę, ja, ty, Ferrari, Malczyński, powiedziałeś, że mam chujową stójkę, żebyś mnie rozjebał nawet w stójce. Ja ci powiedziałem, że nie. Ja chcę cię rozjebać w MMA. I wiesz, co jest najlepsze? Powiedz mi, co wtedy powiesz, kiedy rozpierdolę cię, kurwa, w twojej płaszczyźnie, w parterze? Co wtedy powiesz? Będziesz mógł sobie popatrzeć w lustro? Nie, kurwa, tak będę mógł, bo zawsze może się taka sytuacja zdarzyć i jestem przygotowany na wszystko, ale na 90% wygram. Powiedziałeś, że mnie rozpierdolisz. No tak, ale nigdy nie jestem w 100% pewien wygrany. Ale przecież mówiłeś, że na 100% wygrasz. Nie, nigdy. Nigdy przed żadną walką nie powiedziałem, że wygram na 100%. Panowie, Krzysztof ze sportów walki ma zajebiste pytania jeszcze do innych zawodników. Tak więc ja mam tylko jedną prośbę. Krzysztof, proszę cię o minutkę. Ja bym chciał wykorzystać te wasze emocje i zrobić wam face to face aktualnie. Wiewiór i Adrian. Zróbmy to. Także zapraszam. To jest dobre. Dobrze, Huber. Byciu moment. Co kurwa, no? Dziękujemy bardzo. Face to face, walka o pas kategorii półśredniej 77 kg. Bilety możecie kupować na fame.tv 20 listopada. Przepraszam, ale nie da się zachować powagi, jak na niego patrzę. Kurwa. Teraz mam pytania do Adriana Polaka. Tutaj za bardzo nie masz tak stricte z kimś konfliktów personalnych. Jeśli chodzi o Wiewióra, to widać między wami taką zdrową rywalizację, ale osoby, które śledzą gdzieś Fame od początku, no to na Fame MMA 3 mówiłeś, że chciałbyś się chętnie zmierzyć z Dawidem Ozdobą. Czy taka propozycja gdzieś wchodzi w grę, czy jednak nie? To już wyko przeleje teraz. Słuchaj, na pewno. No, była taka możliwość, zanim jeszcze człowiek był... No już rozmawialiśmy zresztą na Cage'u z Boxdelem na ten temat. Gość niestety już jest... w innym świecie, za bardzo odklejony tic-tac. Tutaj niestety taka walka nie będzie miała miejsca. Po prostu no, osób chorych po prostu raczej nie wsadza się do oktagonu, nie? W porządku, ale tobie chyba też jest nie po drodze z Paszą TV, jeśli pamięć mnie nie mówi. Słuchaj, no ale to akurat jest, słuchaj, oddzielny też temat. Nim konflikt raczej wolałbym prywatnie załatwić, taki wiesz, nie dałbym mu tutaj waleczki. Poza tym z alkoholikami też już nie chcę się za bardzo mierzyć, to jest, już miałem jedną walkę, pierwszą swoją walkę z alkoholikiem i chciałbym po prostu patu streamerów, alkoholików i jakichś innych jeszcze ludzi, którzy biorą jakieś inne rzeczy, raczej stawiać, chociaż są wyjątki, stawiać raczej na drugim miejscu. Walki na Fame chciałbym jednak z osobami, które coś reprezentują, a nie z gośćmi po prostu, którzy... Wiesz, no nie jest tak, że ujmuję cokolwiek komu, stawiam siebie na nie wiadomo jak najwyższym poziomie, no ale jednak z osobą, która poza flaszką wódki i nagrywaniem tego, jak się chleje przed kamerą, raczej nie ma nic więcej wspólnego, no nie widzę takiej walki, nie? Okej, dzięki. Tak, bardziej dążyłem do tego, że osoby, które cokolwiek chociaż reprezentują sobą poza alkoholem, okej. Ale no gość, który jest tylko znany z chlania, nie robienia nic, nie reprezentuje sobą nic, a wręcz takie dno społeczne, które się raczej omija, to są to takie slumsy, do których się nie wchodzi, z takimi osobami raczej nie chcę się mierzyć, bo nawet jeżeli z nim wygram, to i tak nic nie zyskam, bo ludzie co powiedzą, co, najebałeś Menela? Mi to już wystarczy. No właśnie wiem, właśnie spodziewałem się, że mi to powiedzą też, jak Kutas już o najebie. Chciałbym zaprosić Patryka Domkę z kanału Fame News do zadania pytania. I pamiętajcie o tym, że bilety możecie kupować na fame.tv. Wydarzenie odbędzie się 20 listopada w Fergo Arenie. Siema wszystkim, ja mam pytanie do Polaka. Mam wrażenie, że ty tak popadasz ze skrajności w skrajność, powiedz mi, z czego to wynika. Na początku prezentujesz się starą klasą,
za chwilę wyzywasz tutaj wiewióra, unosisz się do niego. Z czego to wynika? Z tego, że Boxdel, wielki włodarz, przez ostatnie, nie wiem, chyba 3 czy 4 konferencje non stop mówił, że jestem stypiarzem, że robię, że nudzę i nie robię zadymki, no to postanowiłem, że trochę tą atmosferę podkręcę. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt, bardzo mnie to zdenerwowało, że obchodziłem się do niego z szacunkiem, a on w każdym wywiadzie mówi, że ja się go boję, że ja się go sram, że no się jak go nie chciałeś wziąć walki, ale daj to mi dokończyć, okej? Okay? Cały czas się wpierdzielasz mi w zdaniu, już mnie to denerwuje, gościu, kurwa, nie wiem, zeżarłeś przetręgówę jakąś? Widzisz, właśnie o tym mówiłem, a czasem nie... Ale widzisz, cały czas mi się wtrąca w słowo. A może nie z tego, co mówił Bordzel, a bardziej z opinii czatu i ludzi, że z typiarzem byłeś przez no i dobra, no i macie teraz, chcieliście zadymę, to macie, tak? I co, mówisz, że udajesz, tak, w tym momencie? Nie, nie udaję, wręcz przeciwnie, powiem ci szczerze, wyłaniam te swoje wszystkie złe demony, które trzymałem, zawsze stałem się w sobie kumulować, żeby nie robić po prostu takiej... wrażenia takiego, wiesz, gościa, który jest tylko zły i krzyczy, a dzisiaj postanowiłem, że nie będę po prostu trzymał tych hamulców na wodzy i się odpalę, no co mam ci powiedzieć? Która wersja ciebie jest prawdziwa? Jeszcze raz? Która wersja ciebie jest prawdziwa? Każda wersja, słuchaj, przy rodzinnym stole zachowujesz się tak, z dziewczyną zachowujesz się tak, ze znajomymi zachowujesz się tak, to jesteś cały czas ty, ale masz inne maski i to jest jedna z nich. Patryk tutaj wcielił się tylko, nie tylko w rolę redaktora, ale też chyba szuka oponenta. Chyba tak. Nie dostanie się. Spokojnie, nie dostanie się. Co? Co powiedziałeś tam? Do mikrofonu, Patryk, chodź, Patryk. Jeżeli mógłbyś. Nie słyszałem. Patryk. Przypominam sobie, jak ty zaczynałeś w Fejmie, to gdzie byłeś? Że się nie dostanę. Ja jestem też rudy, no to był taki aspekt żartobliwy. Dobra, ale, okay. Ale słuchaj, okej. Jak to był żart, to niech ci będzie, nie? Tak, to ale był spoko, żart. Zobaczymy jeszcze. Okay. Bo ty też coś wiesz. Patryk chciał zadymić, no ale nie wyszło znowu. Nie wyszło. Trzeba najpierw wygrywać walki, żeby walczyć z Grzegorzem. Grzegorz, jak już masz mikrofon, to chyba dzisiaj wypuszczasz diss, tak? A wychodzi dzisiaj bardzo ciekawa nutka. Myślę, że o godzinie 22. Słuchałem. Tak, Boxdel miał okazję przysłuchać. Na kanale Chudy Byki. Jak Boxdel, nutka, spoko? Na moim kanale Adrian Polak będzie nutka, której... Powiem tak, tytuł nazywa się Nie odmawiam, co będzie w tej nucie. Na razie nie będę spoilerował. Zapraszam wszystkich na mój kanał. Będzie to też na moim Instagramie wszędzie wpuszczane. Włożyłem troszeczkę serduszka w to. Jeżeli chcieliście dymów, to będziecie mieli po konferencji ich jeszcze więcej. No to zajebiście, czekamy na to. Kacper, chciałem przyjść do ciebie. W końcu. Ciągle. Ja zaspoileruję tylko... Jest tutaj, no, słucham? Muszę zaspoilerować, że będą tam pewne rzeczy na temat Maxa, nie? Niech Max będzie przygotowany. Ja nie słyszę głośniej. Mówię, że w numerze Adriana będzie coś też na temat Maksymiliana, nie? Więc no mam walkę z nim, więc no... Dziwne, żeby nie było. Można się domyślić, jak tytuł Nie odmawiam. Kacper. O kurwa. Skomentujesz to, wiewiór? No szkoda, że ty odmawiasz ze mną walki na przykład. A co ja tu robię, kurwa? Nie, no debil. Przepraszam, ja po prostu nie mogę z debilami mówiłem dyskutować. Mówiłem do Kasiusza. Przepraszam. A, dobra, okej, chyba, że tak. Dobra. Nie, nie kończmy. Dostaję, no... Tak. Dostaję na ucho, że musimy teraz kończyć. Adrian, to jak ktoś masz jeszcze do powiedzenia jako czemp, to daję ci ostatnie słowo na tej części konferencji. Ja mam pytanie tutaj do Maksymiliana, bo nie wiem, ostatnimi czasy jak cię widziałem, no to było kilka miesięcy temu, zauważyłem, że strasznie ci szczena, tak wiesz, spucha ci szczena, ogólnie twarz. Co byś powiedział na testy antydopingowe, na testosteron? Ja ci powiem szczerze tak. Tak czy nie? Nie. W żadnej federacji, tego nie ma. W żadnej federacji tego nie ma, więc czemu ma być u nas? Ale powiem ci szczerze, jeśli chodzi o wspomaganie farmakologiczne, to jakieś stosuję. Jakieś stosuję wspomaganie farmakologiczne. Ale elokwentnie. Wspomaganie? Wspomaganie, czyli bierzesz co? Konkretnie. Nie będę ci mówił konkretnie, co biorę. Mefedron! Ale powiem ci, że wspomaganie farmakologiczne w dużej mierze można całkiem legalnie dostać w aptece. Tak. Bez nawet recepty. Całkiem legalnie w aptece można. Wspomaganie farmakologiczne. Nie, naprawdę już po prostu to, co chciałem wiedzieć, wiedziałem, sprycuję się. Tylko wiesz, nie pomyl igły z czym innym, jak będziesz siadał na niej. No dobra, dziękuję. Dobrze, to co?
Kończymy konferencję przed Fame'em 12. Przypominam jeszcze, że dzisiaj już są do kupienia część biletów. Jutro będzie cała pula biletów. I słuchajcie, to jest konferencja. Tu są dymy. Naprawdę wracamy chyba na odpowiednie tory. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia. Trzymajcie się.